Ja mam mówić o Arturze, o czym, jak się buduje przedsiębiorstwo, czy o tym etosie, czy o wszystkim? Okej. No więc faktycznie w dniu dzisiejszym, może już nie zawiaduję największą firmą PR-ową w Polsce, bo od kilku tygodni tego nie robię, ale przez ostatnie 20 lat zajmowałem się budowaniem firmy PR-owej. Tak naprawdę budowaniem to ja się zajmuję od dziecka, ponieważ i przedsiębiorczością. Pamiętam, kiedy jeszcze będąc w szkole podstawowej, żeby zarobić kilka złotych, zajmowałem się noszeniem makulatury do punktu skupu. I jak dziś pamiętam taki dzień, kiedy spocony jak mysz z takimi sznurkami, które mi się wbijały w dłoń, się turlałem z 20 kilogramami czy 30 tych gazet, które tam niosłem za te nędzne parę złotych. Później kolejny stopień mojej kariery to był pomocnik magazyniera w Supersamie. To był jakiś taki sklep na placu Unii Lubelskiej. Dzisiaj stoi tam jakiś taki wysoki, biały, wielki budynek. W każdym razie w ramach moich obowiązków pracy to woziłem piwo na sklep z magazynu, który był pod sklepem. Benefity, jakie miałem, to takie, że od czasu do czasu w sklepie wewnętrznym mogłem kupić jakąś szynkę, no bo to jeszcze było za ciemnej komuny, kiedy tak naprawdę był tylko ocet i nic więcej w sklepie, więc przynosiłem do domu 25 deko kiełbasy albo właśnie tej szynki. Kolejne moje różne rzeczy to były jakieś tam drobne handelki na różnego rodzaju tych w Warszawie miejscach, gdzie się handlowało. Później były studia wyższe, gdzie zajmowałem się wszystkim oprócz studiowania, a głównie zajmowałem się handlem. Wtedy też byłem, przepraszam, bo tak samo sobie mogę powiedzieć, chyba głównym cięciarzem na AWF-ie, ponieważ ja kupowałem dolary i sprzedawałem dolary. Po zakończeniu AWF-u stwierdziłem, że owszem, potrafię zarabiać pieniądze i dam sobie zawsze radę w tej dziedzinie, więc zostanę dziennikarzem. No i na 10 lat skręciłem do wielce niedochodowego dziennikarstwa. Pracowałem w Gazecie Wyborczej. Najpierw pracowałem jeszcze w Rzeczpospolitej, która mieściła się na ulicy Mysiej i byłem redaktorem technicznym, który nosił do cenzury zaznaczone kolumny po to, by ta cenzura, tacy smutni ludzie, którzy w ciasnych pokojach palili papierosy o godzinie 3 nad ranem, żeby mogli coś tam na czerwono zaznaczyć. Później brałem tą kolumnę, czyli ten wydruk z gazety i leciałem z powrotem do redakcji, żeby moi koledzy nanieśli te poprawki. Później przestałem pracować w Rzeczpospolitej, ponieważ zostałem wyrzucony z niej, ale zostałem wyrzucony, bo to był jakiś pierwszy kryzys ekonomiczny w Polsce, nie pamiętam, który to był rok. W każdym razie zostałem wezwany do pani prezes Poniku, gdzie dowiedziałem się, że skoro jestem najmłodszy, to dam sobie radę i jestem po prostu, pozostałem na bruku. Wtedy też pomyślałem sobie, że być może warto wrócić do tego, by być przedsiębiorcą i otworzyłem zakład krawiecki. Był to czas, kiedy schodziły, bo tak to się nazywa, schodzi towar albo nie schodzi, schodziły piramidy. Piramidy to były dżinsy, już nie pamiętam, czy miały szeroką nogawkę, czy wąską, nie ma to żadnego znaczenia, które należało bardzo dobrze sprać, czyli wsadzić do takiej pralki z kamieniami, które wycierała. No i te piramidy produkowałem w trybie, nazwijmy to, tygodniowym, aby w sobotę rano udać się na stadion, bo wtedy właśnie stadion zaczynał, na godzinę 5:30 czy tam 6:10, wszystko jedno, i w 15 sekund sprzedać cały towar, który został wyprodukowany w przeciągu tygodnia przez 5 krawcowych, czy tam 6, też nie pamiętam, wybaczcie. Jak zaczynałem ten biznes pod tytułem szycie piramid, nie wiedziałem, co to jest stępnówka jedno oraz dwuigłowa. Nie wiedziałem, że może być nóż pionowy, który tnie materiał. Nie wiedziałem, że można ciąć, że tak powiem, jedną belkę za jednym zamachem. Zresztą miałem wtedy samochód FSO Kombi, gdzie jak jechałem kupić ten jeans, to jak wsadzałem dwie bele tego jeansu, to on siadał na tych resorach i po prostu miał tak mordę do góry zadartą. To też był czas, kiedy nie było telefonu, więc żeby sprawdzić, czy jest towar w hurtowni, czy jest ta bela 14-uncjowego jeansu, to ciekawe, że człowiek takie detale pamięta, to nie mogłem do tej hurtowni zadzwonić, tylko musiałem jechać, więc jeżeli miałem szczęście, to kupowałem ten jeans, jeżeli nie miałem szczęścia, to traciłem pół dnia, żeby wrócić do Warszawy z jakiegoś tam Wołomina, czy diabli wiedzą skąd. Pewnego dnia, i tak był to piękny biznes, ponieważ w pewnym momencie samo się to robiło, jechałem, czyli tak naprawdę pracowałem w sobotę, aż do pewnego dnia, kiedy pojechałem z tym towarem i on nie znalazł żadnego nabywcy. Okazało się, że piramidy się właśnie skończyły. Co to znaczy, że się skończyły? No to znaczy, że po prostu nikt ode mnie tych piramid nie kupił. Zaczęło się wtedy gorączkowe poszukiwanie
tego, co szyć, więc kolejne były koszulki marynarskie dla kobiet. Weszła taka moda, że jak się taki złoty łańcuszek przyczepiło, to ta koszulka biała z takimi niebieskimi wypustkami, to to schodziło. Później były jakieś kurtki. No, miotałem się, a miałem już chyba z 6 albo 7 tych bab do szycia, więc musiałem błyskawicznie się orientować, żeby ich nie stracić, bo wtedy te krawcowe były na wagę złota. Więc padłem wreszcie do takiego tunelu, który się nazywał koszule flanelowe, zielone, niebieskie, czarne i białe. Przepraszam, to jest nagrywane, gdzie wszywałem metki pewnego znanego przedsiębiorstwa amerykańskiego odzieżowego i udawałem, że to jest tenże wyrób tego wielkiego przedsiębiorstwa. Czy możemy to skasować, panie inżynierze? Później się pojawiła Gazeta Wyborcza, w której zacząłem pracować praktycznie od początku jej istnienia, z czym też się wiąże jakaś tam historia, kiedy to po prostu będąc w drukarni Domu Słowa Polskiego zobaczyłem pierwszy numer drukowany przez Gazetę Wyborczą i wziąłem to pierwsze wydanie. Jak zacząłem to czytać, to byłem pewien, że zaraz tu przyjdzie ZOMO i nas wszystkich aresztuje i wystrzela, ponieważ tam były takie rzeczy wypisane o demokracji, co dzisiaj jest rzeczą naturalną, że to jest niemożliwe, żeby to mogło pójść do kiosku ruchu. Więc w momencie, kiedy pracowałem jeszcze w Rzepie jako techniczny, a zobaczyłem tą gazetę, to się w niej od razu zakochałem. I w momencie, kiedy tylko udało mi się do niej zatrudnić, to się po prostu tam zatrudniłem. W tej Gazecie Wyborczej pracowałem jeszcze w przedszkolu, przepraszam, w żłobku, gdzie zebrania się odbywały w piaskownicy, gdzie był jeden komputer i były maszyny do pisania, gdzie jakby tworzyła się cała historia tego przedsiębiorstwa. Przestałem pracować, już nie pamiętam w którym roku, w każdym bądź razie przestałem pracować, ponieważ się zorientowałem, że nie mam na przedszkole dla córki Zuzanny, bo po prostu tam się nie zarabiało w tej gazecie, tylko się pełniło misję, no więc można było tą misję pełnić, ale no w pewnym momencie stało się to niemożliwe do realizacji, bo po prostu nie było pieniędzy na rzeczy podstawowe. Wtedy też podjąłem decyzję, że zatrudnię się w amerykańskiej firmie Reynolds Tobacco Poland i w 2 dni się w tej firmie zatrudniłem. Znaczy brzmi to trochę tak arogancko, że podjąłem decyzję, ale tak faktycznie było i faktycznie się zatrudniłem. W tej firmie zacząłem pracować w dziale marketingu, robiąc takie coś, co być może starsi pamiętają, co się nazywa Camel Trophy. Wtedy też myślę, że miałem najlepszą posadę w kraju, dlatego że moja praca polegała głównie na tym, że jeździłem po całym świecie i wydawałem kupę szmalu. Bo jeździłem z dziennikarzami i jeździłem do Ameryki Południowej, jeździłem do Azji, jeździłem do Europy, jeździłem po prostu wszędzie, gdzie tylko to Camel Trophy zawitało. Że organizowało się to Camel Trophy cały rok, no więc cały rok po prostu jeździłem w to i z powrotem. I jak wracałem do firmy, to że tak powiem, po pierwsze udawałem się do księgowości, gdzie rzucałem im taki plik różnych rachunków na stół i mówiłem, licz ta to, bo ja nie mam czasu, bo wyjeżdżam przecież organizować, prawda? Kiedyś mój szef ze Szwajcarii zapytał się mnie po wizycie na dyskotece z dziennikarzami, dlaczego wydałem tylko 4,5 tysiąca dolarów i czy oni się aby dobrze bawili. To były takie czasy. Ja mu powiedziałem, no Karim, bardzo dobrze się bawili. Więc można powiedzieć, że opływałem wtedy w dostatki, no bo głównie jeździłem i byłem z tego bardzo zadowolony. Z tego Reynoldsa również zostałem zwolniony, już nie wchodząc jakby w detale, bo padłem ofiarą, można powiedzieć, pewnego takiego ogólnoeuropejskiego, takiej zmowy mającej na celu, no, że tak powiem, nie, po prostu chłopcy nieładnie się zachowali, po prostu chcieli chyba ograbić tą firmę z pieniędzy, więc na różnych rynkach zwalniali różnych ludzi, żeby przejąć różne budżety, to tak w skrócie mogę ująć. No i wtedy po raz drugi, czy po raz kolejny musiałem się zastanowić, co ja w takim razie będę robił, no bo trzeba, tak powiem, interesować się życiem. Dużo wcześniej, w latach 80. mój kolega zapytał mnie, słuchaj, prowadzę szkołę windsurfingową na Helu, uczę dzieci, te dzieci tutaj, że tak powiem, spędzają dobrze czas, jest bardzo fajnie, co zrobić, żeby o mnie jakakolwiek gazeta napisała, że fajne rzeczy robię. I wtedy, jako takiego pomysłowego Dobromira, zapaliło mi się światło we łbie, że tak naprawdę ja wiem, co on powinien zrobić, żeby ta gazeta jakaś napisała o jego potrzebach. I nie pamiętam, który to był rok, ale od tego momentu, kiedy zidentyfikowałem to, że mógłbym pomóc mojemu przyjacielowi, który jest naczelnym nauczycielem windsurfingu w Polsce, zorientowałem się, że to będzie moja przyszłość.
Wtedy nie było kompletnie żadnych książek, nie było kompletnie żadnego internetu, nie było kompletnie żadnego mentorstwa. O auli czy wariatach typu Kurasińskiego nie wspominając, po prostu było nic, była pusta ziemia. Więc ja nawet nie wiedziałem, że istnieje taka gałąź przemysłu reklamowego, która się nazywa public relations i że ona jest wyceniana na ileś tam dolarów czy złotówek i że tak naprawdę, naprawdę mówię o czymś, co od dawna funkcjonuje na świecie. Powtarzam, nie było niczego w tym kraju. Było chwilę po tym, jak Balcerowicz powiedział, bierzcie los w swoje ręce. Więc później pracując w Wyborczej, przez przypadek wpadła mi w ręce oferta firmy, która była w Polsce jako pierwsza firma PR-owa Berson Masteller, gdzie wyczytałem po prostu na czterech kartkach, czy zdefiniowane to, co ja chciałem robić, czyli chciałem być tym po prostu PR-owcem. Więc oni tam napisali, a ja powiedziałem, o, to właśnie jest to moje życie, które będę prowadził. Więc pracę w Reynoldsie traktowałem jako oczywiście wielką przyjemność i wielką przygodę i wielką zabawę, natomiast tak naprawdę też miałem plan docelowy, że wyszkolę się w tym marketingu i otworzę własną firmę, więc to, że mnie zwolnili, tak naprawdę spowodowało, że rok wcześniej tą firmę otworzyłem. Firmę otworzyłem na ulicy Ogrodowej w paskudnym biurowcu i tak naprawdę za pieniądze, które pożyczył mi mój przyjaciel, to było chyba $1000, za te $1000 kupiłem komputer i drukarkę laserową i rozpocząłem urzędowanie. Miałem to szczęście oczywiście, że w ramach tego, że wywalili mnie z tego Reynoldsa, dali mi Camel Trophy do roboty, ponieważ już wtedy jakby zbliżały się wszystkie zakazy dotyczące reklamy i promowania tytoniu, więc koncerny tytoniowe, wyprzedzając czas, tak organizowały rzeczywistość prawną, żeby jednak te eventy, póki można, żeby były organizowane, ale żeby udawać, że to nie ich rękoma, tylko tam czyimiś innymi. Zresztą te praktyki mają miejsce do dzisiaj. Więc miałem jakieś tam pierwszego klienta, tylko że to był oczywiście klient wielce trudny, ponieważ był klientem, który stwierdzał, zapłacimy za pół roku albo tam za ileś. Więc ja musiałem wydawać pieniądze, znowuż pożyczone, żeby kupić bilety dla dziennikarzy albo coś takiego innego zorganizować i błagalnie dzwoniłem na Węgry do Nory Ruszkaj. Ciekawe, że człowiek takie rzeczy pamięta. I błagałem, Nora, zapłać mi fakturę, bo ja zaraz po prostu zbankrutuję. Więc tak naprawdę od momentu, kiedy założyłem firmę, to już zacząłem bankrutować, nie ze swojej winy, bo albo inaczej, no tak mi się wydaje, że nie ze swojej, bo pracę wykonywałem rzetelnie, wszyscy byli zadowoleni, natomiast klient nie płacił. Firma w pewnym momencie, czy też jak ją zakładałem, to chciałem, by to była firma marketingu sportowego, bo jestem człowiekiem sportu, to jest mój świat, bardzo to lubię, znam się na tym i tak dalej, i tak dalej. No ale to był też początek jakby tego kapitalizmu w Polsce. Innymi słowy, były dwa pierwsze miesiące dość trudne, że nikt nie dzwonił do mnie i się nie pytał, halo, panie Ciszewski, może pan coś zrobi do nas? Natomiast po pół roku okazało się, że ustawia się kolejka do firmy, ale też nie dlatego, że ja byłem taki wspaniały albo tak się, że tak powiem, wyuczyłem wszystkiego błyskawicznie, tylko dlatego, że nie było firm PR-owych, było ich bardzo mało, a menadżerowie w szczególności z firm zachodnich albo się zorientowali, że muszą używać tego typu narzędzi do komunikacji, albo po prostu byli zmuszani przez swoich kolegów z Genewy, Londynu, aby taką firmę PR-ową wynająć. I w momencie, kiedy ta kolejka się zaczęła ustawiać, no to oczywiście ta idea marketingu sportowego poszła do piachu, no bo pojawiły się przedsiębiorstwa technologiczne, pojawiły się przedsiębiorstwa zajmujące się paliwami, FMCG i tak dalej, i tak dalej. Więc firma sama z siebie jakby nabrała wiatru w żagle, dostała kopa i pofrunęła do przodu. W międzyczasie też taka ciekawostka, na tej Ogrodowej pewnej nocy przyjechali złodzieje, pobili pana, który tam pilnował i okradli, czy ukradli sprzęt dokładnie z dwóch pięter. Również niestety ukradli wszystkie te moje komputery, 3 czy 4, które już były zakupione z tego, co zarobiłem. Także zostałem na golasa od początku i nie twierdzę, że to był kolejny moment, kiedy miałem zbankrutować, no ale był to moment niezwykle trudny. Wtedy pomógł mi Tomasz Chlebowski, który prowadził firmę, która sprzedawała komponenty komputerowe. Wtedy to była firma taka jedna z największych. Niestety pan Tomasz sam z siebie wziął i zbankrutował. Natomiast w tamtym momencie bardzo mi pomógł i tak naprawdę uratował mi tyłek, bo pożyczył mi komputery, które się zjawiły u mnie dosłownie dzień później. Firma miała różne koleje, różne rzeczy się wydarzały, rosła, tak naprawdę cały czas rosła. Aż sfejsowałem się, jak to się mówi w marketingu, z rokiem 2000, kiedy nastał prawdziwy
prawdziwy kryzys gospodarczy, bo to, co mamy teraz, to jest zabawa w kotka i myszkę. Wtedy faktycznie firmy bankrutowały i wtedy faktycznie się wszystko waliło na łeb. Wtedy też w ciągu jednego miesiąca straciłem 3 klientów, którzy tak naprawdę dawali mi 60% albo 50% przychodów. Wtedy firma zatrudniała, wybaczcie, nie pamiętam dokładnie, ale ze 35 osób, tak gdzieś po 40 i tego przychodu łącznie miała na poziomie 4 czy 5 milionów dolarów bez kupowania mediów, gadżetów i tak dalej, czyli jakby z tych czystych, nazwijmy to, usług PR-owych. Tych 3 klientów to był IBM, który stwierdził, że podpisuje umowę europejską z inną firmą PR-ową, w związku z tym kasuje swoje operacje na wszystkich rynkach, przekazując do tej firmy, z którą podpisał. Drugi to był Philip Morris, dla którego pracowałem przy programie rajdowym. I trzecia firma to była kompania piwowarska, gdzie obsługiwałem różne piwa, bo wtedy wszedł zakaz reklamy i alkoholu, i tytoniu. Czytaj, wyjechały mi te 50% przychodów. Ja sobie myślałem, że okej, dam radę, więc bardzo szybko odbuduję portfolio klientów. Czytaj, zacznę wystawiać faktury, czytaj, żeby mieć pieniądze na obsługę zobowiązań, pensji itd., itd. Oczywiście to się okazało być kompletnie niemożliwe. Niemożliwe co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że las się zorientował, że ze mnie cieknie krew, no więc nie rozmawia się ze zwierzakiem, który broczy, bo nie jest to zwierzak, na którym można budować jakąkolwiek przyszłość. Po wtóre, był po prostu kryzys i firmy reklamowe w szczególności, jak to mówią, kładły się jak muchy, więc parę takich firm się położyło jak ta moja firma. Mnie do bankructwa zabrakło takiego prawdziwego niecałe 7 dni, żeby w momencie, jak się wali w życiu, no to się wali wszystko. I włącznie z tym, że moje współpracownice, które jechały organizować jakiś tam event do Zakopanego, załadowały centralnie w drzewo przy szybkości 60 na godzinę, spalił się samochód tam i tak dalej, który był w leasingu, więc już nawet nie chodzi o ten samochód i o ten wypadek, ale to właśnie jeszcze taki był gwóźdź do trumny i takiego kopa dostałem, takiego sidekicka, że mało się po prostu już nie przewróciłem, no bo nie dość, że wszystko się wali, te miały wypadek, to jeszcze bank nakazał mi spłacić kredyt obrotowy w głupiej wysokości tam raptem 100 tysięcy, co jak firma funkcjonuje, to w ogóle nikt tego nie widzi i nikt sobie tym głowy nie zawraca. Natomiast jak firma ma problem, to każda złotówka okazuje się być niezwykle ważna. Wtedy zaczął się czas, dla mnie czas walki, czyli ta walka to polegała na tym, że walczyłem, żeby firma przetrwała. Dla mnie osobiście to oznaczało, że non-stop mam tętno na poziomie 120-140 i non-stop mam spocone ręce jak taka małpa, która chce po prostu uciekać i chce mieć dobrą przyczepność do drzewa. Był to bardzo naprawdę trudny dla mnie moment, bo nie rozumiałem, dlaczego ja uczciwie, ciężko pracujący, czytający wszystkie te cholerne amerykańskie książki, robiący tak, jak oni tam mówią, rozmawiający z ludźmi, dlaczego ja bankrutuję. Nie rozumiałem tego. W rezultacie udało mi się firmę uratować, bo ktoś mi pożyczył pieniądze, bo ktoś kupił trochę akcji i tak dalej, i tak dalej. Wyszedłem z tego głębokiego zakrętu po mniej więcej dwóch czy trzech latach. W ramach odpoczynku od tej walki o firmę, tak się moje życie ułożyło, że zacząłem pracować z profesorem Belką i udałem się w kierunku polskiego rządu, gdzie spędziłem 2 lata, czy 2,5 roku. W momencie, kiedy wróciłem z tego rządu, firma jeszcze funkcjonowała, choć miała po prostu znowuż głęboką zadyszkę, no bo po prostu była nie do końca tak zarządzana, jak powinna być, to tak w dużym skrócie. Wtedy też zaczął się tak naprawdę nowy okres, więc kiedy mówię, że założyłem firmę w roku 94, czy na początku 90, to jest jedna część prawdy, bo druga część prawdy to jest taka, że tą firmę założyłem od początku 2005 albo 2006, kiedy wróciłem z powrotem do pracy. Miałem to szczęście, że wpadłem na kilku znakomitych facetów, którzy po prostu mi w tym pomogli i którzy zaczęli ze mną pracować. Jednym z nich jest Sebastian Hejnowski, który dzisiaj jest prezesem tego całego konglomeratu, z którym, przepraszam, bujamy się 7 czy 8 lat, czyli tak naprawdę znamy się lepiej niż nasze partnerki nas znają i wiemy wszystko o sobie, nawet gęby on nie musi otwierać, ja wiem, co on myśli, a ja nie muszę okiem mrugać i on też wie, co ja myślę. Udało nam się dzięki Sebastianowi, choć jest to praca zbiorowa, od tego 2005 roku rozhulać ten biznes do
do takiego rozmiaru, że dzisiaj to może tego nie widać specjalnie na mieście, ale zatrudniamy około setki ludzi i jesteśmy największą operacją w Europie Centralnej i Środkowej. Więc myślę sobie, że i on miał szczęście, i ja miałem szczęście, i my wszyscy mieliśmy szczęście, że na siebie, że się spotkaliśmy i że mniej więcej nadawaliśmy na podobnych falach i że mniej więcej chodziło nam o to samo, mimo tej oczywistości, że jesteśmy różnymi ludźmi i różne mamy ambicje, nadzieje, obawy i tak dalej, i tak dalej. Finalnie też, co było dla nas bardzo dobre, udało się firmę sprzedać. Mówię udało się, ponieważ wielu chciało, czy wielu chce sprzedać firmę PR-ową czy marketingową, ale nie jest to takie proste. I dziś jesteśmy częścią Publicisa, światowego giganta w dziedzinie komunikacji, który znowuż daje nowego kopa czy nowy wymiar tym wszystkim ludziom, którzy pracują w naszej firmie, bo ja stwierdzam, że nie mogliśmy, czy nie mogli oni lepiej trafić, bo jeżeli będą uczciwie pracowali, to tak naprawdę będą chcieli pracować w korporacji, bo jesteśmy korporacją, to wszystkie wrota są dla nich otwarte. Jeżeli będą chcieli pracować w Pekinie, to będą pracowali w Pekinie. W San Francisco to w San Francisco, w Delhi to w Delhi, bo, że tak powiem, na całym świecie jest taki sam niedobór ludzi, którzy są specjalistami od tego PR-u, jak w Polsce. My nic innego nie robimy, tylko albo inaczej od 20 lat poszukujemy współpracowników, którzy pomogą nam prowadzić ten biznes. I tak będzie przez następne 20 lat, no bo tak jak nikt Artura nie rozumie, tak i nas nikt nie rozumie, bo jeszcze dzisiaj się zdarzają tego typu przypadki, że przychodzi jakiś facet i mówi, panie, bo ja tutaj masło produkuję i niech pan tak zrobi, żeby to na pierwszej stronie wyborczej tam, oni tam umieścili. No i my, by być grzecznym, nabieramy powietrza, tak wachlujemy rzęsami i najchętniej byśmy mu powiedzieli, żeby spadał, ale przecież to tak naprawdę jest klient, który jest niewyedukowany. Więc, że tak powiem, idąc na bok, my się niczym innym nie zajmujemy, tylko się zajmujemy edukacją. Ciągła edukacja permanentna tych naszych klientów, z których tylko 10% wie, do czego nas używać, 40% mniej więcej kuma, o co chodzi, a 50% mówi, to ja bym w tej wyborczej, żeby pan mnie tam załatwił. I niech się pan pospieszy, bo nie mam czasu, mówi producent masła. Więc to jest taka nasza rzeczywistość. To wszystko się również udało, co może ma mniejsze znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, mam kolosalne szczęście i to mógłbym wymieniać różne rzeczy, kiedy miałem szczęście no, nie do opisania, włącznie z tym, że dwa razy nie powinienem życia z jakiegoś powodu żyję, albo przynajmniej powinienem być ostro pokiereszowany. A drugie charakteryzuje się brakiem jakby genetycznie nie widzę żadnych przeszkód i genetycznie wiem, że dam radę, czyli tak naprawdę nie mam wyobraźni chyba. W ramach tego braku wyobraźni, to tutaj wam wyświetlam, założyłem galerię sztuki. Najbardziej bezsensowny interes, jaki można w Polsce założyć, ponieważ nikt sztuki nie chce, po pierwsze primo. Po drugie primo, artyści, to oni też są nieźle nawiedzeni. Po trzecie, tych artystów jest bardzo mało, no więc tak, no założyłem sobie biznes, no taki najbardziej kaskaderski, jaki można sobie tego, ale nie jest też tak źle, bo w ostatnim tygodniu opyliłem 4 obrazy tam za kilkanaście tysięcy złotych, więc jeszcze mam instynkt, że tak powiem, sprzedawcy, jeszcze potrafię walczyć. I teraz powiem wam tak, że jestem pewien, że będę zarabiał na tej galerii, natomiast nie wcześniej niż za 3 czy 5 lat. No nie dam rady tego zrobić wcześniej. Zresztą też muszą się wasze gusta zmienić, musicie zacząć zarabiać pieniądze, musicie uznać, że inwestujecie w sztukę. I wtedy przyjdziecie do takich jak ja i kupicie sobie obraz za 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 tysięcy. Ale do tego wszyscy musicie dorosnąć. Mam siebie za... Ja nie przygotowałem żadnej prezentacji, bo tak naprawdę uważam, że to byłoby niehigieniczne, gdybym wam wyświetlał moje życie. Próbuję powiedzieć tylko parę rzeczy, czy ten brak wyobraźni, szczęście i to, że zawsze pracowałem, to chyba spowodowało, że mi się po prostu różne rzeczy udawało zrobić. I na bazie tego, że zawsze mi się udawało zrobić to, co chciałem, to właśnie jestem przekonany, że tą galerię również popchnę do przodu.